Cześć, z tej strony Sir Macik, celebryta w Fundacji Wolna Kultura, dokładnie prezes zarządu. Dzisiaj spotykamy się w miejscu Nie Zawsze Jest Chaos w Warszawie po to, by porozmawiać z Tobiaszem Unfą Karoniem o twojej nadchodzącej płycie. Jesteś jednym z pierwszych artystów, który zdecydował się razem z nami współpracować, popracować nad wydaniem płyty. To wydanie będziemy świętować koncertem, który odbędzie się tutaj już chyba za 3 tygodnie. Na dokładną datę jeszcze czekamy i na pewno będziemy o tym mówili dosyć głośno. Także witam cię serdecznie i proszę, opowiedz nam trochę o płycie, którą właśnie wydajesz, którą właśnie stworzyłeś. Jest to zbiór piosenek do elektronicznej muzyki, którą robiłem przez ostatni rok, może więcej. Jest tam trochę starszych rzeczy i trochę nowszych. Najpierw były instrumentalne utwory i z czasem okazało się, że przychodzą mi do głowy słowa, które gdzieś tam wyrażają to, co czuję, to, co myślę. Z tych instrumentalnych utworów w większości zrobiły się piosenki. Dlatego też wpadłem na pomysł, że chciałbym z tym wyjść gdzieś dalej. Wyjść na scenę, zaśpiewać to na żywo, pokazać to ludziom, nie siedzieć w piwnicy, nie trzymać tych nagrań w szufladzie. Bardzo się cieszę, że również nas wybrałeś do tego, żeby ten cel osiągnąć. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami nam się to uda. Powiedz mi, co cię do stworzenia tej płyty zainspirowało? Bo szczerze powiem, znam trochę twoją wcześniejszą twórczość i słuchając całej płyty poczułem się lekko zaskoczony. Dlaczego? Kojarzyłeś mnie trochę z takimi, szczerze powiem, szczególnie na twoją twórczość troszkę starszą. Natomiast kojarzyłeś mnie z takimi utworami, w których bardziej wykorzystywałeś, czy bardziej stawiałeś na siłę własnego głosu. Natomiast tutaj zdecydowanie dominującym elementem, wydaje mi się, jest właśnie muzyka elektroniczna, co spowodowało, że akurat w tym kierunku poszedłeś, coś się zainspirowało do nagrania tej właśnie płyty. Chciałem zrobić płytę, która nadaje się do tańczenia i na imprezę, a jednocześnie z którą można usiąść w zaciszu i wsłuchiwać się w słowa i też ją przeżywać, nie tylko sobie skakać, ale też chciałem dać coś więcej. Dlatego ten głos nie jest na pierwszym planie, ale jest na tyle wyraźny, żeby można było rozumieć piosenki, a nie tylko mieć łupu-cupu i coś tam w tyle, ktoś tam coś tam śpiewa, bo tutaj jest ważne co i kto. Tutaj właśnie podkreślasz wagę słów, ale myślę też może są na drugim planie. A powiedz, co tymi tekstami chciałbyś przekazać, co chcesz mi wyrazić, o czym one mniej więcej są? Nie będę mówił dokładnie o czym są, żeby nie psuć wam zabawy interpretacji tych tekstów po swojemu, bo jestem świadom tego, że no nie jest to tekst prawniczy, który ma być jednoznaczny, tylko jest to no, poezja. Mówią o różnych rzeczach, które są dla mnie ważne, albo i najważniejsze. I przede wszystkim chcę dać coś dobrego tym, którzy będą tego słuchać. Dać im jakąś pozytywną myśl, jakąś inspirację, żeby zmieniać swoje życie na lepsze. Jednym z kawałków, które puszczaliśmy niegdyś twoich w audycji Wolne Granie, było Out of Memory, które rozumiem było takim kawałkiem powstałym w związku z wydarzeniem chwilą, tak? Z pewnym impulsem. Czy tutaj też znajdziemy tego typu teksty? Czy raczej są to kompozycje, nad którymi dłuższy czas myślałeś i są one jakimś wynikiem dłuższych procesów zachodzących w twojej głowie niż właśnie takiego impulsu chwilowego, zabrakło mi pamięci na karcie? Różnie. Na przykład utwór Ready to Go powstał pod wpływem impulsu i był właściwie losową frazą, którą rzuciłem, nagrałem i zacząłem robić muzykę. Później pomyślałem, że to może opowiadać jakąś jeszcze historię i powstało wiele innych słów, cały obszerny tekst, który nie mieści się na okładce, taki jest obszerny. Ale większość z tych utworów to są jakieś pomysły, które gdzieś chodziły mi po głowie dłuższy czas i skrystalizowały się w końcu najpierw w prostej formie, później były rozwijane, szlifowane, zmieniane. Mhm. Czyli z kolejną rzeczą, którą możemy wywnioskować z tej opowieści, jest to, że dłuższy czas nad tym pracowałeś. Ile czasu zajęła ci praca nad tą płytą? Ile ten materiał już leżał gotowy? Ile razy jeszcze postanowiłeś go zmienić, jeszcze nad nim popracować, dopracować go? Co spowodowało, że zdecydowałeś się wydać akurat tę płytę jako całość, bo wydajesz masę muzyki
która do tej pory nie była w jakiś sposób zgrupowana jako jedno wydanie, jedna koncepcja. Warstwa instrumentalna, myślę, zaczęła powstawać około półtora roku temu. I po prostu w którymś momencie stwierdziłem, chcę zrobić album. Zamiast wypuszczać pojedynczo piosenki, chcę zebrać je, piosenki, utwory, chcę zebrać je w całość w album i z taką większą dawką muzyki polecieć gdzieś do przodu, wyjść do ludzi, zahaczyć do wydawnictw, do ludzi, którzy promują muzykę, którzy ją sprzedają, którzy ją produkują, żeby mieć taką siłę przebicia i wyskoczyć gdzieś tam ponad to takie niemrawe wydawanie utworów. Czy tę płytę możemy traktować jako jedną spójną koncepcję, czy raczej taki zbiór osobnych historii? I tak i nie. I tak i nie. Z jednej strony album jest całością i ma pewną ciągłość, a z drugiej strony każdy utwór jest zupełnie inny i każdy powstał z zupełnie innych pobudek i mówi o czymś innym. To nie było tak, że miałem koncept, napiszę, zrobię album i opowiem historię od A do Z i każdy utwór jest tam jedną literą. Nie jest to do końca album konceptualny. Nie jest wymyślony od początku i zrealizowany według planu, tylko jest pewnym zbiorem. Ja mam to szczęście, że już słyszałem cały album i jest tam sporo niespodzianek dla osób, które znają już twoją twórczość, dla tych, które będą cię poznawały. Na pewno nie jest tak, że po jednym czy dwóch utworach można cię sklasyfikować po tym, jak grasz, bo przesłuchanie nawet dojście do połowy tego albumu no jest pełne zaskoczeń. Później trwa on dalej i w zasadzie cały czas zaskakujesz. Takie są moje odczucia związane z tą płytą. Mam nadzieję, że takie będą też odczucia słuchaczy, tak? Czy tych, którzy będą cię odbierać na koncercie. W ogóle jestem niesamowicie podekscytowany usłyszeniem twojego materiału elektronicznego z twoim wokalem w wersji koncertowej. Mam nadzieję, będzie dla ciebie wyzwaniem, któremu jestem pewien, że podołasz. Natomiast myślę, że da ci to sporo satysfakcji. Jak się do tego nastawiasz, jak się przygotowujesz do tego, żeby ten koncert przy premierze twojej płyty zagrać? Myślę nad tym, jak technicznie to rozwiązać, ponieważ w większości są to piosenki, gdzie jest kilka nagrań głosu naraz i są różne warstwy, więc prawdopodobnie pierwszą warstwę, najważniejszą warstwę z tych utworów będę wykonywać na żywo, a reszta będzie mi akompaniować na martwo, z taśmy. Mam tremę, mimo że do koncertu jest jeszcze dużo czasu, to kiedy o nim myślę, to trochę mnie ściska w żołądku, a z drugiej strony jestem bardzo podekscytowany i myślę, że to jest to, co chcę zrobić i takie wyzwanie, które jest konieczne, jeżeli chcę się rozwijać po prostu jako muzyk. Tak, myślę, że fajną drogą, którą chcemy wskazywać, pracując z artystami takimi jak ty w naszej fundacji, jest pokazanie, jak ważna jest rola odbiorcy, bycia odbiorcą, bycia aktywnym odbiorcą twórczości. Tak, chcemy dawać po pierwsze bezpośredni kontakt z tobą jako artystą. Po to staramy się organizować koncert, po to chcemy tak zorganizować dystrybucję tej płyty, jak i kolejnych albumów, które będziemy wydawali. Mam nadzieję, jak największej ilości twoich. Natomiast chcemy wskazywać, jak ważne jest rola odbiorcy, świadomego i aktywnego odbiorcy. I liczę, że twoja płyta na mnie tak zadziała, myślę, że zadziała tak również na pozostałych odbiorców, że spowoduje, że będą mieli tyle energii, z którą będą chcieli coś zrobić, z którą będą chcieli jakoś ukierunkować, czy to na kontakt z tobą, czy to na to, żeby poczuć tę inspirację i zacząć również tworzyć. Ja się tak poczułem, kiedy wysłuchałem twojego albumu i tym się chciałem z tobą również podzielić. Jesteś człowiekiem, który daje niesamowicie z siebie dużo energii i myślę, że to będzie to widać również na scenie, kiedy się spotkamy. Tutaj nie zawsze jest chaos już za 3 tygodnie. I to się niesamowicie przebija z twojej twórczości. Myślisz o tym, kiedy tworzysz kawałek, żeby przekazać w nim jakąś taką warstwę energetyczną, tak? Czy w jakiś sposób wpłynąć na odbiorcę? Czy jest to raczej zbiór twoich doświadczeń, opowieść o tym, co się doświadczyło? Czy jest to jakiś przekaz, którym chcesz kogoś zmotywować na przykład do działania? Mogę się odnieść do utworów takich jak na przykład Memory albo Metanoia, które są w pewnym sensie o mnie i o refleksji nad moim życiem, nad tym, co robię źle i nad tym, czemu robię źle i czemu by nie robić lepiej. Mam to na myśli. Chcę ludziom dać coś dobrego. Chcę im dać takiego kopa, żeby właśnie zrobili coś dobrego ze swoim życiem i
może nie wiedziałem, że to można przekazać przez tę muzykę, co jest dla mnie wielką niespodzianką i bardzo pozytywnym zaskoczeniem, to co powiedziałeś. Ale staram się też ludzi zachęcać do tworzenia, do tego, żeby sięgnęli po darmowe narzędzia, które daje nam współczesna kultura programistów i artystów, open source i Creative Commons, żeby zamiast spędzać życie na konsumowaniu, więcej spędzać życia na tworzeniu, bo z tego jest wielka radość i coś, co pozostaje, coś, co nas wyraża, a przy tym rozwija i pozwala nam poznać samych siebie. No jest tym samym już wielka wartość. Myślę, że fajnie będzie, jeśli uda nam się nie tylko tym słowem, ale również tą muzyką i naszymi kolejnymi działaniami motywować ludzi do tego, budzić ich wręcz. Tak? Myślę, że możemy się to pokryć, że chcemy ich obudzić do tworzenia, do wyrażania się naszymi działaniami. Co to jeszcze było? Nasi słuchacze jeszcze nie mogą słyszeć twojej płyty, będzie tam możliwość już dostępna za 3 tygodnie, natomiast w tym momencie mogą już usłyszeć twój singiel Gibson Junior, zapowiadający cały album Static. Spróbujmy skonfrontować nasze odczucia jako słuchaczy, odbiorców z tym, co chciałeś tym kawałkiem przekazać, a czym on opowiada. Kawałek Gibson Junior był, znaczy jest, zabawnym przypadkiem, ponieważ pytali mnie, skąd się wziął tytuł? Tytuł wziął się z tego, że powstały tam takie specyficzne dźwięki, które można by określić właśnie słowem beep. I z tego powstało Gibson Junior. Tak. I później, kiedy ten utwór zacząłem rozwijać i przygotowywać go do włączenia w tę płytę, przyszedł mi pomysł, żeby opowiedzieć jakąś historię o kimś, kto się tak nazywa. I tutaj mnie zainspirował też przyjaciel ze Stanów Zjednoczonych, który napisał mi, jaką ma wizję. Mówił o bandzie krzyczących punków. To jest ciekawa wizja. Powstała historia kogoś, kto robi muzykę i siedzi w domu i nagle przychodzi banda jego fanów i zaczynają się domagać, żeby zdradził im, w jaki sposób robi swoją muzykę, bo są zahipnotyzowani i absolutnie fanatycznie atakują go i wrzeszczą. Ma to, myślę, takie dość żartobliwe rozwiązanie. Zachęcam was, żebyście sami posłuchali na unfamusic.com. Mam jeszcze do ciebie takie pytanie. Wspomniałeś już o tym, że koncert, czy organizacja koncertu, czy wydanie tej płyty jest dla ciebie jednym z nowych doświadczeń, tak? Chcesz wejść w świat nowy dla ciebie, rozwijać się i trafić trochę dalej z twoim przekazem. Są to doświadczenia, które dopiero nadchodzą. Powiedz mi, czy są już jakieś doświadczenia, umiejętności, czy w jaki sposób rozwinęło cię tworzenie akurat tego albumu? Myślę, że przede wszystkim w kwestii pisania piosenek i podkładania słów do muzyki, jako że teksty powstały później, najpierw była muzyka. I tutaj myślę, dużo się nauczyłem o tym, jak splatać słowa i jak wyciągać z takie subtelne myśli, przeczucia z siebie i formować z nich wersy. Było to dla ciebie trudne? Przez długi czas uważałem, że pisanie piosenek jest najtrudniejsze na świecie. Robiłem różne próby i pisałem różne drobiazgi. Większość z nich nie nadaje się raczej do publikowania, ale myślę, że tak jest ze wszystkim i trzeba zrobić 100 utworów, żeby 101 nadawał się do podania dalej. I tak samo jest z tekstami, trzeba napisać 100 tekstów, żeby 101 się nadawał. I ten album pomógł mi przełamać te trudności z pisaniem piosenek. Jakąś taką blokadę w środku, żeby wydobyć z siebie te myśli i je zapisać. Nie bać się ich wypowiedzieć. Było to trudne, bo mam wrażenie, że niektóre z tych tekstów są tak szczere i tak bardzo niemal intymne, że aż trochę jest mi głupio je publikować, bo są bardzo częścią mnie i to jest takie kładzenie serca na dłoni, ale myślę, że artysta musi położyć swoje serce na dłoni, żeby inni zobaczyli, że oni też mają swoje. I taka chyba jest jego rola w społeczeństwie. Także zapraszamy was bardzo serdecznie do spotkania się z nami. Tę datę koncertu jeszcze będziemy ogłaszać i rozgłaszać i postaramy się, żeby było o tym jak najgłośniej. Zapraszamy was do spotkania się z UNFO. W miejscu Nie Zawsze Jest Chaos w Warszawie, klub o kawiarni Nie Zawsze Jest Chaos w Warszawie przy Marszałkowskiej 19. Myślę, że to będzie okazja nie tylko, żeby dobrze się pobawić przy nowej muzyce,
ale również porozmawiać między innymi z Unfą, dowiedzieć się więcej, czy po pierwsze podzielić się swoimi odczuciami związanymi z tym, co usłyszymy, czy związanymi z singlem i rozwijać te tematy, o których rozmawialiśmy dzisiaj. Będziemy mogli poznać twój nowy projekt, jak Unfa na żywo. Tutaj w klubokawiarni nie zawsze jest chaos, przy Marszałkowskiej 19 już za 3 tygodnie. O dokładnej dacie tego koncertu, na którą jeszcze w tym momencie oczekujemy, będziemy was informować wszelkimi możliwymi drogami. Zapraszamy naszych, twoich, i waszych znajomych, zaproście również swoich znajomych, będziecie mieli również, dostaniecie narzędzia do tego, żeby rozgłaszać w swojej okolicy informacje o tym koncercie. Myślę, że to będzie świetna okazja do podzielenia się waszymi wrażeniami związanymi z albumami, które wam zaprezentujemy, jak i poduczenia się czegoś przy okazji, bo słyniesz z tego, że chętnie dzielisz się swoją wiedzą, również na swoim kanale na YouTubie, jakbyś przypomniał nam adres. youtube.com/unfa00, dwie cyfry. Także dokładnie tam możecie znaleźć również tutoriale, w których prezentujesz narzędzia, za pomocą których tworzysz swoje utwory. Będzie to również okazja do tego, żeby nie tylko poświętować, ale i czegoś się nauczyć, porozmawiać o tym na żywo, złapać kontakt i mam nadzieję powstanie z tego sporo fajnej sztuki. Także dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Widzimy się na koncercie, a pewnie zaczniemy jeszcze parę razy wcześniej przygotowując go. I dziękuję wam bardzo za uwagę. Dzięki. Herbaty pasuje ci do taśmy na okularach. Wiadomo. Już wczoraj piłem, to widziałem, że to dzisiaj, że pasowało do okularów.